serdecznie jednego z sponsorów, kolegę Józefa Zawadzkiego firmy Ideo Zawadzki. Witam serdecznie. Tak, prezesu, prezesa oddziału Wojsku Mińskiego, kolegę Jarosława Rutyńskiego, prezesa oddziału Słowicko-Kościńskiego, kolegę Marka Pawłowiaka. Chciałbym powitać prezesa sekcji Krosnoczańskiej, kolegę Zawadzkiego. Chciałbym powitać wszystkich gości, nagrody takie są, jakie są, no mogłyby być lepsze, większe, no ale będą środki tak, jakie były, jakie są. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej podobców, będą lepsze nagrody, większe i tak dalej. W każdym razie serdecznie dziękuję wszystkim za udział. Teraz panowie rozpoczniemy, bo polski przewodnik młody, który jest inicjatorem lotu z Londynu, który był organizowany przez kolegów, czyli Stowarzyszenie Niemieckie dla Transnacowych Lotów o charakterze międzynarodowym. Ten lot odbył się 3 sierpnia 2014 roku. I tak, ja sobie pozwolę, bo tak wszystko pamiętam. I tak, pierwszy dołek, który powrócił, był kolegi Jana Mazurka, który pokonał dystans 1077 km 24 godziny. Jednocześnie był to 3 dom w Polsce i 14 na liście międzynarodowej. Trzecim gołębiem z tego lotu, który powrócił z Londynu, był gołąb kolegi znowu Janka Mazurka, który pokonał dystans 77 km, 25 godzin, 27 minut, zajął 5 miejsce w Polsce oraz 23 na liście międzynarodowej. Thank you.
ósmy gołąb Stefana Żurowskiego. Dziewiąty gołąb Krzysztof Bielewicz. Jedenasty gołąb kolega Krzysztof Lęgner. Trzynasty gołąb kolegi Kazimierza Gębrzyckiego. Osiemnasty gołąb Czesław Jarosław Wojciech Lipiński. Dwudziesty pierwszy gołąb kolegi Jarosława Rutyckiego. Thank you.
kolegi Marka Wachowiaka. Także koledzy, rozdanie żeśmy zakończyli, a teraz zapraszam do wspólnej wisiady. Teraz tu koledzy na jedzenie i można wysiadować. A jeszcze panowie, jeszcze proszę wszystkich tutaj się gdzieś ustawić, zrobimy sobie wspólne zdjęcie takie. I panu to zdjęcie dla wszystkich. Podziękowanie dla firmy Puritan Polska. Podziękowanie dla firmy Autoserwis Opemet Mieczysław Celebąg. Podziękowanie dla firmy Wideo Zawadzki. Dziękujemy za udział w locie Osnabrück 2014. Zapraszamy do udziału w locie Osnabrück 2015.